37 lat temu Kazimierz Świtoń z Katowic zainicjował powstanie wolnych związków zawodowych w Polsce. Nikomu wtedy nie śniło się, że coś takiego w Polsce jest możliwe. Dzięki jego inicjatywie 3 lata później powstały wolne związki zawodowe, niezależne, które najpierw nielegalne, później zalegalizowane pod nazwą Solidarności. Pierwsze w obozie komunistycznym wolne związki zawodowe. Była to olbrzymia szansa, ale nie byłoby jej, gdyby nie było to inicjatywy Kazimierza Świtonia. I wtedy Polacy stanęli przed ogromną szansą niewykorzystaną. Dlaczego? Dlatego, że została to przerażona dyktatura komunistyczna, zinfiltrowała wspaniały, szlachetny ruch milionów Polaków, przeniknęła swoją agenturą, następnie wprowadziła stan wojenny, wygoniła prawdziwych działaczy na emigrację i już ze swoimi agentami dokonała przekształceń. Dzisiaj demokratura partyjna stoi przed takim samym, tak jak ponad 30 lat temu. Dyktatura komunistyczna była przerażona powstaniem wolnych związków zawodowych, na które w końcu musiała się zgodzić. Unicestwiła je poprzez infiltrację i przeniknięcie agenturą. Tak dzisiaj demokratura partyjna przerażona jest inicjatywą jednomandatowych okręgów wyborczych. Dlaczego? Dlatego, że wbrew nagonce medialnej, gdyby jednomandatowe okręgi wyborcze miały doprowadzić do zabetonowania przez dwie partie, to te dwie partie dawno już by jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadziły. Boją się tego tak ogromnie, że wszelkimi siłami zwalczane są inicjatywy wprowadzenia tych jednomandatowych okręgów wyborczych. Prezydent Komorowski, starając się pozyskać głosy zwolenników Pawła Kukiza, czyli zwolenników jednomandatowych okręgów wyborczych, niefortunnie w drugiej turze wyborów prezydenckich zaproponował referendum, z którego już teraz nie można się wycofać. Wobec tego stajemy po raz kolejny przed niebywałą szansą. Przed taką szansą, jaką były wolne związki zawodowe Solidarność ponad 30 lat temu. Dlatego dzisiaj najważniejszą szansą dla Polaków, największym obowiązkiem Polaków, żeby wreszcie odpartyjnić, żeby wreszcie Polska stała się Polską, żeby znów Polacy mogli przejąć stery rządów w swoje ręce, w Polsce, we własnym kraju, nie uciekając, nie emigrując, nie lądując w więzieniach, musimy doprowadzić do referendum. Referendum, które nieopatrznie władza ogłosiła, które będą próbowały władzę być może unicestwić, ale musimy być do tego przygotowani i najważniejszą sprawą jest teraz pójście do referendum. To nie są wybory. To jest referendum nad tym, kogo będziemy mogli wybierać. Bo teraz faktycznie nie mamy szansy na wybrać swoich przedstawicieli. Teraz decydują za nas o tym wodzowie partyjni, partie wodzowskie. Co zresztą mówi bardzo pięknie o tym, mówi pan redaktor Janusz Stanocki. Wielki działacz, wojownik, czyli od ponad 20 lat propagujący razem z nieżyjącym już profesorem Jerzym Przystawą ideę jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie będę wchodził w ten temat. Jedno jest najważniejsze. Musimy pójść do referendum. Żeby referendum było ważne, musi nas być ponad 50% ważnych głosów. I jeżeli przeprowadzimy referendum, wygramy w referendum, my, nie partie, my, obywatele polscy, cały naród polski, jeżeli wygramy i dojdzie do referendum, dojdzie do konieczności zmiany konstytucji i wyborów naszych przedstawicieli w jednomandatowych okręgach wyborczych, wówczas dopiero będziemy mogli zastanawiać się, jak dalej przeprowadzać wybory. Musimy jednocześnie, nauczeni doświadczeniem Solidarności, uważać na infiltrację, bo służby nie śpią. Tak jak wtedy przejęły wspaniały, szlachetny ruch Solidarności, tak dzisiaj na pewno również służby będą starały się
przejąć ruch obywatelski na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Dlatego apeluję wszystkich słuchających tego nagrania, żeby pójść do referendum, żeby wreszcie nasz głos zaczął się liczyć. Wszyscy mówią, nie wiadomo jak to będzie. Oczywiście, gdyby nie... Może się mylimy, może jednomandatowe okręgi wyborcze nie są najlepszym rozwiązaniem, ale są jakąś zmianą. Gdyby Krzysztof Kolumb nie bał się podjąć ryzyka, to byśmy nie wiedzieli, że istnieje Ameryka. Siedzielibyśmy w grajdole swoim europejskim, prawda? I nigdy byśmy nie odkryli. Ktoś się na to odważył, więc musimy podjąć ryzyko. Ryzyko zmiany, ale takie ryzyko było podjęte i ponad 30 lat temu i musimy podjąć takie ryzyko, które daje nam nadzieję, daje nam szansę, że my możemy rządzić w tym kraju, że my, obywatele polscy, będziemy mieli władzę i będziemy mieli wpływ na swoich przedstawicieli, na tych, kogo wybieramy. Teraz nie mamy. Teraz mamy zabetonowany układ partyjny. Nie przy jednomandatowych okręgach wyborczych. Łodzianin Stefan Niesiołowski reprezentuje Zieloną Górę. Jakie on ma pojęcie o Zielonej Górze? Takie jak ja o zielonych drzewach. Nie ma. On nikogo nie reprezentuje. On nie reprezentuje żadnego zielonogórzanina. On reprezentuje swoją partię, swojego wodza, który go wyznaczył i dzięki systemowi partyjnemu dostał się. My takich posłów wyeliminujemy. Apeluję do wszystkich. Idźmy do referendum. Przegłosujmy konieczność zmiany konstytucji, aby wybory w Polsce odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Żebyśmy mieli wpływ na to, kogo wybieramy. Żebyśmy wybierali swoich lokalnych przywódców, ludzi, których znamy, ludzi, do których mamy zaufanie, ludzi, którzy się sprawdzili.